Dzisiaj próbujemy się dostać do Pokémon Center w Yokohamie. Jak widzicie, jest gigantyczna kolejka. Będziemy dostawać bilecik na godzinę. Jak widzieliście, bilety mamy dopiero na 13, więc teraz pochodzimy sobie po Minato Mirai i będziemy szukać rzeczy związanych z Pokémonami. Po całym centrum handlowym są rozproszone malutkie Pokémon Story, w których możecie kupić przeróżne pluszaki. Jak widzicie, tutaj jest wielki dmuchany egzekutor, ale jak widać, przeróżne pluszaki z dodatków. Możliwe, że dlatego jest tak pusto w innych Pokémon Center. Z całej Japonii pozwozili rzeczy, żeby tutaj na mistrzostwa mieć towar w sklepach. Za chwilkę tam zejdziemy, odwiedzimy, zobaczymy, co tam mają ciekawego. Słuchajcie, jest tutaj tyle pokemonowych rzeczy, że na pewno nie pokażemy wam wszystkiego. Staramy się naprawdę. W każdym centrum handlowym, na ulicy, w każdej hali jest coś związane z pokemonami. Staramy się zobaczyć wszystko, co się da, ale jest tego po prostu pełno. Wreszcie udało nam się odnaleźć piachowego Pikachu. Zaraz wam go pokażemy w pełnej okazałości z piętra. Rzeczywiście jest stworzony z kolorowego piasku i płatków kwiatów. Myślę, że to chryzantemy. Przez przypadek znaleźliśmy karty. Czysty, czysty przypadek. Jak chcecie mieć konto w banku w Japonii, to są specjalne przygotowane karty dla fanów anime i dla fanów dziwnych grzybków. Jak widzicie, droższe karty nie są wystawione, tylko są po prostu pokazane, że istnieją i możecie podejść do kasy i poprosić o daną kartę. No poczekaj, ile tam jest zer przy tym Charizardzie? Za 1 000 000 jenów macie japońskiego Dark Charizarda Holo 10 PSA. 30 tysięcy złotych? Jakoś tak. I tutaj macie dostępne Pikachu, które są tylko w Japonii. Jest to Shibuya Pikachu i Yokohamski Pikachu. I jest też kanazawiański Pikachu. Wszystkie możliwe Pikachu związane z Pokémon Center. Ogólnie widać, że wszystkie tutaj sklepy wspierają Mistrzostwa Świata Pokémon. Są wszystkie dosłownie ozdobione w czapki Pikachu. Każdy z nich znalazło jakieś miejsce, żeby wyeksponować chociażby na lampie czapeczkę Pikachu. Jest też dużo ciekawego merchu typu rondelko czapeczki. Nie wiem, jak to się nazywa popularnie. Chyba wiaderkowa czapeczka, tylko że rozmiar dziecięcy, więc na nasze europejskie łby nie ma szans po prostu, żeby się zmieściły. Znalazłam wreszcie owockowy smoothie, o którym mówił Gabriel Hiodo. Dobra, bierzemy, spróbujmy. Co to za cudo? Jezus Maria, to są same pokemony, słuchajcie. Same pokegaciapony. Makabra. Wszystko jest. A to jest tak wielkie, ja nie wiem, jak to chwycić nawet. Jakie piękne, jak się świeci, błyszczy. A, jest cokolwiek innego niż pokemony, ale serio. 1 000 000 pokegaciaponów. Idziemy próbować, nie ma co.
Prawie. Dobra. To będzie trudne. Nie ma szans. Znaleźliśmy część Pokémon Card Art Walku. Tutaj będziemy mieć Pokémon z pierwszej generacji, czyli Pokémon 151. Jest to rozpiechrzone po prostu po całym Minatomirai, po całej stacji, po całym dworcu. I teraz aktualnie jesteśmy na drugim piętrze. I jak widzicie, mamy malunek oryginalny i kartę, na której ten malunek możecie znaleźć. Boże, ten taki odklejony od całej reszty. To dzisiaj jest mój humor. Luzik, arbuzik we wodzie. Maryla odmrożona z lodówki. Po całej Japonii rozpiekszone są specjalne pokrywy z Pokémonami. Jest to związane z ruchem Pokémon Local Act, który stworzony został po 2011, po wielkim tsunami po Fukushimie, żeby wspomóc lokalne społeczności po prostu marką Pokémon. Więc jeżeli chcecie odwiedzić jakieś miejsce i interesujecie się Pokémonami, to właśnie specjalnie po to zostały stworzone punkty na mapach, abyście mogli odwiedzić dane miasto, trochę wspomóc oczywiście turystycznie, pieniężnie. I już teraz jesteśmy w takim miejscu. Mamy jedną z pokryw w Yokohamie. Pod koniec tej kolejki wiszącej tutaj jeżdżącej jest właśnie właz. Stoimy w kolejce do Manhola Pikachu. Nie jest źle, znaczy jest źle, bo jest słońce, ale nie jest źle, jeżeli chodzi o wielkość kolejki. Kochani, wreszcie znaleźliśmy West, który macie tutaj w Yokohamie. Dostajecie taką mapkę i w środku macie miejsca na pieczątki z każdej możliwej stacji JR. Więc naszym celem jest zdobycie wszystkich pieczątek i za to dostaniemy różne rzeczy. Na przykład za 10 pieczątek dostaniemy jakiś kartonik A4 z czymś, za 3 pieczątki dostaniemy plakacik, a za chyba wszystkie dostajemy torebeczkę. A dzisiaj zapraszam Was do Pokémon Center w Yokohamie. Jak widzicie, rzeczy jest tu pełno i ludzi też pełno.
i mam pięknego Kyogre na suficie. Proszę bardzo, patelnia do naleśników Pikachu. Można też zrobić jajucho sobie, jak wolicie jajucha, a nie naleśniczki. Tutaj jak lubicie robić jakieś ciasteczka w kształcie Pikachu, dlaczego nie? Do pracy w garażu. Patrzcie, jaka ładna czikoritka. Mięciutka w dotyku, super. I ma listek. I ma spanko. Słuchajcie, to są albumy na karty, ale są to normalne segregatory, czyli możecie dokupywać. Tutaj w środku możecie zobaczyć. Dokupić sobie po prostu możecie karty plastikowe do segregatorka i w tym trzymać swoje kolekcje. To są szczoteczki do zębów i specjalne kubeczki gumowe na szczoteczkę. Nie wiem, czy wiecie, ale w Japonii rzadko korzysta się z podpisów. Każdy ma stempel do swojego nazwiska, a tutaj są takie właśnie pokemonowe stempelki. Chciałabym właśnie pokazać Wam, że najlepszy staw jest z Zalady, czyli gumowce, pikaczogumowce. Czy piękne torebeczki za 30 tysięcy jenów, czyli to jest około 1000 zł, czy też zegarki, są dostępne za ladą. Bierzecie ze sobą taką karteczkę i pokazujecie ją przy ladzie i wtedy dostaniecie swój towar. Kochani, nie wiem czy wiecie, ale Worldsy odbywają się w czasie świąt japońskich, wakacyjnych. Wczoraj był 11. 11. Gengarek mi się zgubił. Przekładamy. Wczoraj mieliśmy Yamanohi, czyli święto góry, święto Fuji, wiadomo. Natomiast od dzisiaj zaczyna się Obon do 16 sierpnia. Święto polega na tym, że świat ludzki i świat duchowy jest w tym okresie najbliżej jak można. Więc to świętują Japończycy i będziemy na Obonie do 16 w Kyoto i zobaczymy razem podpalanie gór. I mam nadzieję, że akurat wtedy tajfun w nas nie walnie, bo są takie niestety prognozy, ale zobaczymy, co będzie za te kilka dni. How it works? I use my phone. Oh, okay. Oh my god. I can actually customize it, like if I want Mario, okay. If I want Pokemon. How it's called? Divum. Divum. Okay, okay. Thank you.